Ja bym pojechał tutaj po prostu. Na tego, na K5. Tutaj. No. No bo naprawdę tam co może pojechać? Jedna 50? Centurion, obieg 430, to 6-2. Wątpię, żeby oni chcieli. A M13-105. I M5-3. No jesteśmy na spocie, niestety. Ale on już nie. Dobra, standardnie. Za 3 sekundy już nie będzie na spocie. Jak kada? Ładujemy? Dobra. No. No to ładujemy. Czekamy tu chwilę. Nie no, ja bym tu podjechał. Wątpię, że są na tyle... Jak Panzer? Mnie 20 sekund. Ale to o to chodzi w osadnikach, że dobra, jedziemy, z, co? Z osobami, które ogarniają, to... Ja jadę. Tu nikogo nie jadę. Ma. Oni wszyscy jadę, przez jadę. Środek przejeżdżają. A jest. Jednak jest ten, tak? To może być Pluton, czy nie? To dobrze, chodź, chodź. A nie, chory jest po drugiej stronie. Chodź. U mnie 3 sekundy. On ucieka chyba. No, ucieka. Ja zbieram. Tak, tak. No, nie masz. O kurde. Musimy go dobić szybko. Tak. I kolejna. Ulańca? No, tak, tak. Taki tak. Raz. Dwa. Dobijam. Może ja. No i ładowanko. Jak się kłócą o fraga. KKD. 7-5-2 do mnie strzelił jedną pestkę ze środka. Standard minus 1. Standard RHM chce pacnąć. Jednak nie wybrał go. Pawian? 15 sekund. Czemu? Ja też 15. O kurde. Czemu masz odwróconą kamerkę, także napis Papa Pawian jest? Czekaj. Niedługo będę zmieniał wystrój w pokoju, to wtedy ogarnę. 4 sekundy mam jeszcze. No to tylko tak pytam. Różno. Au, minus 1. A i to 6-2 można wyciągnąć. Ja jadę w tego T62. Nie mam zamiaru snajpić tym. 752 minus 1. To minus 2 jest. Albo przeładował przez ten czas. Chociaż wątpię. Nie, raczej nie. To może mieć 1 PH. Minus 3. Okej. Okay. Jadę po niego. Ja w T62. O, wiesz. Minus 4. A. O kurde, ja się chyba wywaliłem, wiecie? Pomóc ci? Jeśli możesz. Masz pestkę? Tak, ale ja ginę i tak. No, zginę. Aj. Dobra, Anluko. To great. Nagrywać? Aha. To jest odpowiedź Pawiana na to. Kolega wkujący. A dziecko gdzie będzie? Tutaj będzie obok mnie. Pewnie obok niego. Albo jeszcze głębiej. A kolega oddycha? Nie. A, jednak tak. Tak, uciekli dalej. Uciekaj, hopie. Nie, na bacie mieliśmy? Jakąś porażkę? Tak, gościu mi coś napisał. Coś z gwiazdkami. I potem fajnie się bawicie. Black camouflage. Tu możemy wszystko. Dokładnie. Pytanie, co chcemy robić. No się zastanawiam, bo na pewno wychylanie na środku, chociaż wychylanie na środku, a nie wiem, jest nie, jedna lodówka tylko. Nie będziemy mieli jeszcze pestek, a oni mają dwa TVP-ki. Jeden, i trzy lighty. Dobra, idziemy na pewno do góry, co? Do góry i na prawo. Na linię 1-2? No. No dobra. Chyba takie najprostsze do rozwalenia ich. Ale zobacz, że mamy bardzo dużo szogów na dole i będziemy mieli problem, żeby utrzymać górę. Oni jadą tam, dwa TVP-ki jadą, EBR. 6 sekund jeszcze. Jeden nie wjechał na górę. 907 jeszcze. Musimy TVP-ka na pewno. No dobra. Musimy w niego wjechać, jak chcemy to wygrać. No fajnie, bo gdybym się nie dingał.
z TBR też. No. Dobiłem. Mam jeszcze dwie. Oni jadą do przodu tam. No uważajcie. Macie też ABR na plecach. Wyładowany. AKD. A zginę. Ja mam jedną pestkę. Cofaj, Kamil. Ładuję. Mają pustego mida. Kurde. No, mieliśmy dużo czołgów na midzie, a i tak goście sobie przejechali, raczej na dole, a goście i tak przejechali z dużą ilością HP. Uff, setka. Ja wiem, obyście tymi artami mieli dobre życie. Jadę dookoła góry. No ale wygramy to, mamy 6 tysięcy przewagi, więc git. Dograjcie to, ja za sekundę przyjdę. Aj, to jest Progetto. No teraz jest na jeden strzał niestety i ta setka jest na górce. Dopóki aseta tu jest, to ciężko będę miał wyciągnąć. A tam już jest, o. Zobacz. No to ryzyk fizyk. FV jest na górze czy nie? Raczej jest, bo Batchard jest w plutonie. Ja jestem trochę przyblokowany. W sensie, w sumie mogę uciec, ale tak nie wiem co robić innego. On już wjechał na samą górę i to może być jego problem. Nie podniesiesz na niego, jakby wychylał? Nie no, podniosę. Podniosę. Uważaj na proga i lodówkę. Brawo. Dorwaliśmy go. Gąsienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Nasz arta też strzela do tego proga. Ich arta strzela do mnie. Ładuję. Mogę, ale za parę sekund? Nie, nie mogę. Pojechała do przodu. I patrz, gościu był na dole, a miał Arty KD. Gościu był na dole, a był w plutonie z lightem, który był u góry. A non-stop bałem się wychylić na tego lighta. Jakbym wiedział, to nawet bym wjechał na ich stronę, żeby rozwalić tego lighta na samym początku. Nie chcesz w medy wjechać? Zarówko? Gdzie w medy? Nie wiedziesz za bardzo. Albo, no nie wiem. Dostaniemy spota, czy nie? Dobra, to dawaj na tą zrówę. Bezpiecznie. O! Jak jedziemy w ten sposób, trzymaj sami 7, to tylko mi się przypomina. A pamiętasz czy nie? Dobra, no. W sensie jak Blast się utopił, tak? Tak. No, tak chyba skracamy? Chyba Kamila. To była Assetto Corsa, okej. Okay. Go nawet tędy, żeby jak najmniej mieli bicia na nas. Ale tutaj w te hałdę. Ten ziomek nagrał TikToka, gdzie tam pozdrawia polski odbył się spot, gdzie tam pozdrawia polskich widzów i coś tam, dzięki za wsparcie i powiedział: a tu jest oryginał, ujebali mi koleso. Nie, o czym on powiedział? Siema, dobra. Z tej strony autor, ujebali mi koleso, czy jakoś tak? No ale to było fajne to jest. Grilla KD?
Będziesz żył. Jakbyś był takim lekarzem. A, będziesz żył. O! Rino. Ja jadę do Rino. Możecie być tam git, chyba? O, Manti. O, Manti. 4 sekundy. Wjadę tym misem na boosta? O kurde, ale kurwica. Rino chyba jeszcze nie zdąży przeładować magazynka. No trzeba gonić. Uciekli stąd. O, Manti. O, taranujesz pan za to? Cyk. Dobra, to ja tu tak zachowawczo grałem. Ja też jadę. Ja do taranuję chyba może, co? O. O. Grill? Grill? Goryl. Goryl, no. Na dobicie. Ester V. Ej, pamiętasz, dasz dźwięk goryla? Ale to nie jest żaden bind. Tak, to się dzieje na żywo. Czekaj, skupię się. To się kameruje. Skupię się. Ja nie mam silnika. Ja pierdolę. Zaraz mi stara przyjdzie do pokoju i powie, że jestem... Grill mi dał. Sorry! Grill gdzieś tu. No specjalnie powiedziałem stara. Wiesz, ja panią Agnieszkę to wielbię. Jak szczególnie... Kurde. Szczególnie jak przychodzi z patelką i mi kurwa stoi nad głową. To jest piękne. Ej, Sowę? HP jest porówno, nie. HP jest porówno. Sowy nie umiem. Ale umiem konia. Panie Ryszardzie? Jak tam zdrówko? A to słuchaj, to i tak jest jeszcze dobre porównanie. STRV? Kamil kiedyś jak przyszedł do mnie do pokoju, czy tam na czat, to powiedział, że na wsi miał lepiej niż ze mną w domu. I mnie strzeli chyba. Tak było. Kurde. Manticora domieszczyło. Lipa. O, jest Kamil. Kurwa chłopie, ja mieszkałem na wsi i było lepiej niż z tobą. O, ja ginę. Super. O, nie trafił. Grail od góry. A. No i chuj, bombki strzelił. To musiał poczuć. Jakby to chociaż Manti kapowało. O, cześć Manti. Manti zawsze przebija. A jednak. No mówię. Nie wiem, Manti ma tam 200 ile? 40 pena? Przebije wszystko, nawet TST w przód. W sensie w przód wieży. Proponuję na sam koniec 3 batrzaty. 284 peny jej polosowało. A potrzebowała 277.